Cześć, z tej strony Zeus. Zapraszam na rozkminę taktyczną, w której zademonstruję Wam execute na bombsite B na trainie w wykonaniu Gambit. W początkowym etapie rundy zawodnicy Terror rozstawiają się po mapie w celu zapobiegnięciu ewentualnego rusha w wykonaniu CT i zajęciu jakiejkolwiek z pozycji. Następnie zbierają się przed bombsite'em B i wykonują czysty execute. Zwróćmy uwagę na poszczególnych zawodników, a pierwszym z nich jest Dosia. Wykonuje bardzo ważną rolę w tym execucie. Jego granaty mają sprawić, że bombsite B będzie łatwiejszy do zdobycia. W początkowym etapie rundy pikuje wraz z Hobbitem górny zamek. W momencie, kiedy jest on już zajęty, ustawia się na swój smoke i mołotow, który smokuje pomiędzy dwójkę i trójkę na bombsite B, natomiast mołotow ląduje za bombsite'em. Flashuje na wyjście i wychodzi na bombsite, gdzie zostaje szybko zabity przez zawodnika CT ze szpuli, jednak szybki refrag ze strony Sista. Tak więc zwróćmy uwagę, co ten zawodnik robił podczas rundy. W początkowym etapie udawał się on na odnogę i sprawdzał ewentualnie, czy zawodnicy CT puszują tą pozycję. Następnie wracał on na zamek, gdzie szykował się wraz z kolegami na execute na bombsite B. Również jak Dosia ma bardzo ważny wpływ na tą rundę, ponieważ rzuca smoke'a odcinającego wizję z konektora, pali za psa i flashuje na wyjście na bombsite. Wychodzi wraz z Dosią wcelowany w site'a, zabija on zawodnika kryjącego BS, następnie refraguje jeszcze zawodnika ze szpuli i plantuje pakę. Następnym zawodnikiem jest Adren, który w początkowym etapie smokeuje między 5 a 6 na bombsite A oraz flashuje na wyjście, podsadza mołu i wcelowuje się w lewą stronę od szóstki, patrząc od nogę. Następnie cofa na zamek, rzuca mołotowa w celu upewnienia się, że żaden z zawodników CT nie piknie górnego części zamku. Następnie ustawia się w dolnej części zamku na rampie, gdzie wyczekuje odpowiedniego momentu na wyjście jako entry. W momencie, gdy zawodnicy CT wyrzucą się z granatów, Adren prosi o flashę na wyjście i wybiega na bombsite B, biegnąc prosto w stronę konektora, który zajmuje na blisko tuż przy smoku. Mołu, snajper drużyny Gambit, na początku rundy jest podsadzony przez Adrena w mainie, gdzie wcelowuje się on na szóstkę, bądź też w okolicy piątki. Następnie cofa, pomagając Sistowi wrócić z pozycji śmietnika, z której holdował on pod nogę. Następnie ustawia się już na bombsite B, przed bombsite'em B, gdzie jego koledzy wykonują execute. Mołu ma za zadanie pilnowanie górnej części zamku. Następnie smokuje on wyjście właśnie z górnej części i wcelowuje się pomiędzy dwójkę a jedynkę. To jest jego jedyne zadanie w rundzie. W momencie, gdy zostają w sytuacji 4 versus 1, pozwala sobie piknąć konektor, ponieważ na tamtej pozycji zostaje zaobserwowany ostatni zawodnik. Niedługo później znowu wcelowuje się pomiędzy jedynkę a dwójkę. Hobbit w pierwszych sekundach rundy wraz z Dosią próbuje zająć zamek. Próbuje on rzucić właśnie mołotowa na górną część, jednak zostaje złapany w niefortunnym timingu. Wraca on i zajmuje on popdoga. Następnie cofa i zajmuje się tylko i wyłącznie plecami, kryciem pleców oraz w momencie, gdy zostają w sytuacji 4 versus 1, zaczyna obchodzić ostatniego zawodnika, okrążając całą mapę. Ta runda kompletnie mogła się potoczyć inaczej. Dupri w idealnym timingu wychyla on z rampy dolnej części zamku w celu sprawdzenia, czy jakikolwiek z terrorystów zbliża się właśnie w te rejony. Łapie on Hobbita, jednak trafia go tylko i wyłącznie za 50 HP,
Kolejnym pomysłem Dupiego na agresywną grę na bombsidzie B jest właśnie zasmołkowanie mołotowa rzuconego przez Gambit oraz spikowaniu po flashu Ksypeksa. Jednak niestety mołotow się nie gasi i zostaje on tylko z 11 punktami życia, zdrowia i musi cofnąć na bombsite. To by było wszystko z mojej strony. Dziękuję za obejrzenie materiału. Zapraszam na kolejne. Również zapraszam do subskrypcji kanału oraz polubienia fanpage'a. Jeszcze raz dzięki, do usłyszenia, cześć!